Jutro? I chciałbym zaprosić cię gdzieś na kolację. Jeśli oczywiście możesz. Niestety mam coś do załatwienia. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. Dziwisz się, że tu jestem? Nie zaprosiłeś mnie, ale mama powiedziała, że Milagros nie w tym rzecz. To wujostwo Milagros? O co chodzi? Mówię do ciebie. Dobry wieczór. Chodźmy. Chcę się przywitać. Chodź. Co robisz? Pozwólcie, że przedstawię wam gości. To przyjaciele José Antonio. Nie mamy czasu. Jesteśmy spóźnieni. Przepraszam, żona jest trochę zdenerwowana. Wrócę jak najwcześniej. Nie musicie się śpieszyć. Dobrej zabawy. Miłego wieczoru. Nie zazdroszczę ci takiej mamuśki. Zwala z nóg. Przepraszam za ciocię. Cieszę się, że zechcieliście przyjść. To dla mnie wielka przyjemność. Myślałam, że zemdlejesz z wrażenia. O co chodzi? Nie chciałem się napatoczyć na panią Lucrecję, ciotkę Milagros. Ostatnio nie jesteśmy w najlepszych stosunkach. Wolałeś, żeby nas nie widziała. Przepraszam cię. Co wy tu robicie? Chciałem pokazać Melissie bibliotekę. Najpierw mógłbyś mi pokazać narzeczoną. Cieszę się, że przyszłaś. Bardzo chciałem cię poznać. A ja ciebie. Twoja mama nie przyjdzie? Prawie nie wychodzi z domu. Musimy się lepiej poznać. José Antonio nigdy nie mówi o swojej rodzinie. To chyba dziedziczne. Moja mama też nie lubi tego tematu. Przepraszam. Halo? Co tam się dzieje? Nic, wszystko w porządku. Jest tam Melissa? Nie przyszła do domu. Jest, ale nie masz powodów do obaw. Lucrecja wyszła na kolację, wróci bardzo późno. Niemniej jednak postaraj się, żeby Melissa jak najszybciej stamtąd wyszła. Jeśli ktoś ją rozpozna, nasze wysiłki pójdą na marne. Nie martw się, będę miał na wszystko oko. A może to dlatego, że wciąż myślisz o Martinie? No. Nie w tym rzecz. Problem jest otro. Chodzi o to, że... Nie wiem, kto jest moim ojcem.
milagro de la Torres Vargas. Ay, ay, ay. Bueno, ahora sí. Spełniłem wszystkie życzenia Rafaela. Muszę tylko wręczyć ten dokument Milagros. I entregar este documento Milagros. Skoro zakończył pan sprawę rodziny de la Torre, będzie można spokojnie zająć się kancelarią. Wcale nie jestem spokojny. Cały majątek Rafaela jest w rękach Wilsona. I Bóg raczy wiedzieć, jak on wykorzysta tę władzę. To wszystko jest teraz twoje? Prawnie tak, ale... Mam wrażenie, że to prezent, na jaki nie zasłużyłam. Kiedy patrzę na kuzynów i na ciocię, ogarnia mnie wstyd. Czuję się, jakbym ich okradła. Twoja ciotka chce, żebyś tak myślała. Twój kuzyn nie wygląda na załamanego z powodu spadku. To prawda, że Australijczycy to dzikusy? Słyszałam, że są groźni. Aborygeni to bardzo spokojni i dobrzy ludzie. Fama dzikusów pochodzi od pierwszych osadników. To była banda awanturników, pieniaczy i zabijaków. Same wyrzutki społeczeństwa. Nie czułbym się tam najlepiej. Jasne, że nie. Tęskniłbyś za mną. Mógłbyś zadawać się tylko z tamtejszymi kobietami. Są piękne i dzikie, ale w uroczy sposób. Peruwianki też mogą być dzikie. Prawda, proszę pani? Zmieńmy temat. Tak jest. Co myślą państwo o stosunkach kazirodczych? Co jest? Nie możemy porozmawiać o aktualnych problemach? Chodź na chwilę. Dokąd mnie ciągniesz? Do twojego pokoju? A nie mówiłam? Miła dziewczyna. Co wy na to? W pełni popieram. Ja też. Fajnie by było, gdyby się znowu zakochali i pobrali. Miałabym dwie mamy. I trzech ojców. Jak mogłaś coś takiego powiedzieć? Nie bądź staroświecki. Na wolność słowa? Tak, ale... Nie ma o czym mówić, jesteś szalona. To prawda, szaleję za tobą. Jesteś taki słodki. Pocałuj mnie. Nie. Benjamin nie jest twoim ojcem? Nie wiem. Podsłuchałam, jak mama mówiła, że jedna z jej córek jest dzieckiem innego mężczyzny. Kogo? Nie chcesz mi powiedzieć? Przyjaciele są po to, żeby dzielić się problemami. Przysięgam, że nikomu nie powiem. To będzie tylko nasza tajemnica. Zaraz wrócę. Jak wyszły? Nawet nie próbowałam. Coś cię dręczy. W tym całym zamieszaniu nie miałam okazji z tobą porozmawiać. Chodzi o mój ślub? Nadal nie popierasz tego związku, nie Milagros. Mam bardzo poważne zmartwienie. Ale nie będę psuć ci wieczoru swoimi kłopotami. Wiesz, że możesz mi o wszystkim powiedzieć. To bardzo delikatna sprawa. Obiecaj, że nikt się nie dowie. Nawet José Antonio. Nie chcę mieć przed nim tajemnic. Masz rację. Przepraszam. Ale jeśli chodzi o coś, co jego nie dotyczy, a on mnie nie zapyta, nie muszę mu o tym mówić. To nie ma nic wspólnego z José Antonio. Więc zaraz mi wszystko opowiesz. Przecież wiesz, że możesz mieć do mnie zaufanie.
gente. Masz gości. Bueno, está bien, entonces. Porozmawiamy w moim pokoju. Vamos a mi habitación. Milagros es una linda chica. Milagros to wspaniała dziewczyna. Gracias. Dziękuję. Mam nadzieję, że przemyślałeś, co ci powiedziałem. Ten plan zemsty to czyste szaleństwo. Dlatego muszę jak najszybciej zakończyć tę sprawę. Milagros jest niewinna. Nie ma nic wspólnego z tym, co się stało w przeszłości. Jej włos z głowy nie spadnie. Wykorzystujesz ją, żeby mścić się na jej rodzinie. To jeszcze gorsze. Zapomnij o przeszłości. A ver. ¿Por qué? Czym się tak zadręczasz? Paloma jest córką Leoncia Peni. Ty i... Ale Paloma nie wiedział o tym. Musiałam mu powiedzieć, żeby przestał ją napastować. Zagroził, że jeśli nie przyjmiesz go z powrotem do pracy, powie Palomie, że jest jej ojcem. Nie możesz mnie o to prosić. Nie chcę, żeby ten przestępca tu mieszkał. Ja też. Ale jeśli Paloma dowie się, kto jest jej ojcem, umrę ze wstydu. Namawiałam ją na studia za granicą, ale ona nie chce wyjeżdżać z kraju. Nie martw się. Znajdziemy jakieś wyjście. Leoncio jest przestępcą. Policja depcze mu po piętach. Lada chwila go aresztują. Jeszcze tam są? Jestem pewna, że czekają na ciebie. Cholerny gliny. Sam się o to postarałeś. Ten Fredo wyciągnął od ciebie, co chciał. Fakt. Powiedziałem mu, że dziś wieczorem mam coś do załatwienia. Jeszcze się z nim policzę. Byle z dala od mojej budy. Jest tu jakieś inne wyjście? Przez dachy. Z sąsiedniego budynku jest przejście na drugą ulicę. To nasza droga ucieczki w razie wpadki. Dzięki. Bóg ci to wynagrodzi porządnym chłopem. Wolałabym procent od tego, co zgarniesz dzisiejszej nocy. Błagam cię, nie zawiadamiaj policji. Jeśli się dowie, będzie się mścił na Palomie. To zły człowiek. Nie martw się. Znajdziemy jakieś wyjście. Zaufaj mi. Nie będziesz przez niego cierpiała. Nie chcę, żeby zrobił Palomie to samo, co mnie. On mnie zgwałcił. Gerardo? Wuj Gerardo? Nie wierzę. No puede ser. To prawda. Słyszałam na własne uszy. Fernanda albo ja. Jedna z nas jest jego córką. Od czasu, kiedy się dowiedziałam, świat mi się zawalił. Powinnaś zapytać Gerarda albo twoją mamę. To banda kłamców i hipokrytów. Wuj Gerardo. Wzorowy mąż sypiający z żoną najlepszego przyjaciela. To jedno wielkie szambo. Teraz rozumiem, dlaczego tak nagle przestałaś się interesować Martinem. Może się okazać, że kochasz się we własnym bracie. Nie martw się. Pomogę ci o nim zapomnieć. Chodźmy stąd. Weź się w garść. Przyrzekam ci, że ten drań nie zbliży się więcej do Palomy. Nie wiem, jak to zrobię, ale coś wymyślę.
dejarlo en mis manos. No quería. Nie chciałam zawracać ci głowy swoimi problemami. Szczególnie w takiej chwili. Nie martw się. Jesteśmy. Hola, mi amor. Vivian. Hola, mi amorita. Hola, qué bueno verlos. Hola, hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, y... A inspektor Zarate? Pilna sprawa służbowa. Czemu nie wychodzi? Powiedział, że zaraz po zmierzchu. Cierpliwości, zaraz wyjdzie. Nie byłbym taki pewny. Ta Basil mama patrzyła na mnie, jakby coś podejrzewała. Nie będę już mógł tu przychodzić. Dziewczyny uschną z tęsknoty. Jeśli zwiniemy jaguara, będziesz miał wolną drogę. Odezwała się ta demulka, która nie chciała podać nazwiska? Nie. Jaguar jest naszym jedynym śladem. Może ona też ma z nim napinku. Która godzina? Na pewno już podają przystawki. Jakie przystawki? Buenas noches. Dobry wieczór. Chciałam zrobić rezerwację na jutro rano do Cusco. Raquel Wilson. Dobrze. Nie, nie wiem, kiedy wrócę. Gracias. Dziękuję. Do widzenia. Cześć, Paloma. Miło cię widzieć. Dobry wieczór panu. Panu? Jestem Pipo. Nie pamiętasz mnie? Oczywiście, że pamiętam, ale... Cześć. Chcesz kanapkę? Z przyjemnością. Napije się pan wina? Co wy wszystkie z tym panem? Przecież się znamy. Byłem u Lucy. Spójrz na mnie. Przepraszam, nie poznałem. Wina? Nie, wolałbym whisky z lodem. Już, podaję. To dla ciebie. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Dziękuję. Otwórz. Potrzymam. Gracias, Carlota. Dios mío. Jest śliczna. Brałam w niej ślub i byłam bardzo szczęśliwa przez długie i piękne 4 lata. Potem mi się odmieniło. My mamy nadzieję, że nasze szczęście potrwa trochę dłużej. Całe życie. I jak będzie mi do twarzy? Mnie się podoba. Jest niekonwencjonalna. Przymierz. Koniecznie. Przymierz, kochany. Pójdziecie w tym do ślubu? Jeśli jej się spodoba, to czemu nie? Mnie się podoba, choć jest niemodno. Mylisz się, lata 60. są znowu w modzie. Ładne rzeczy nigdy nie wychodzą z mody. Klasyczne suknie ślubne także. Ja bym czegoś takiego nie założyła do ślubu. Ty? Przestań się czepiać. Ta przybłęda wydaje przyjęcie w moim domu. Nawet nie raczyła mnie uprzedzić. Po prostu mnie poinformowała. Co za bezczelność. Mnie zaprosiła dziś po południu. Zaprosiła. Za kilka dni poprosi nas, żebyśmy się wyprowadzili. Nie sądzę, żeby Milagros zrobiła coś podobnego. Mówisz, jakby się znam od lat. Teraz, kiedy to niewiniątko odziedziczyło majątek Rafaela, pokaże pazurki. To karierowiczka, żądna władzy i pieniędzy. To prawda, pieniądze i poczucie władzy zmieniają ludzi. Mam na co dzień do czynienia z noworyszkami. To najgorsze jędze, jakie można sobie wyobrazić. Są kobiety, które nie mają pieniędzy ani władzy i też są jędzami. Za co wypijemy? Żeby piekło pochłonęło wszystkie jędze. Za odzyskanie mojego majątku. Za moją rodzinę. Salud.
Salud. Salud, salud. Za twoją powolną śmierć, Lucrezio della Torre, kopiesz sobie własny grób. Zniszczę ciebie i całą twoją rodzinę. Powoli, że kończę was wszystkich. Hasta que no quede ninguno. ¿Modlis se o taki dom jak ten? Będzie ci w niej do twarzy. A jeśli rzeczywiście weźmiecie ślub w Cusco, będzie idealna. Ślub w Cusco? Tylko ty i José Antonio? Myślicie, że to dobry pomysł? Ja mam dobry pomysł. Chodź. Twoje pomysły mnie przerażają. Zrobię ci makijaż. Nie. Tak. Dyskretny. Ostatnim razem, kiedy mnie wymalowałaś, wyglądałem jak cyrkówka. Uczeszę cię. A może zrobimy jej wianek? Świetnie, zajmij się tym. Nie ruszaj się. Trzeba jak najszybciej obalić testament. Znam już nazwisko najlepszego adwokata od tych spraw. Wiesz, jak bardzo mi na tym zależy. To ktoś znany? Jak dotąd nie przegrał żadnej sprawy. Choć nie zawsze stosuje, powiedzmy, ogólnie przyjęte metody. Ale jest skuteczny. To najważniejsze. Przyszłość mojej rodziny zależy od tego przeklętego testamentu. Nie przesadzaj. Masz zięcia milionera, a ta twoja bratanica też nie zostawi cię bez środków do życia. Nie będę żyła z jałmużny. Majątek de la Torre należy się mnie. Odzyskam go. Salud. Niemożliwe, żeby to tak długo trwało. Na pewno już wyszedł. Nie możemy tam wejść i zapytać, bo wzbudzimy podejrzenia. Ja nie mogę, bo stara ma mnie na oku. Poza tym obiecałem jednej z dziewczyn, że zabiorę ją na kolację. Na pewno na mnie czeka. Ale pan może tam wejść jako zwykły klient. Nie pójdę. Ze względu na swoją dziewczynę? Skojarzą nas. Skoro ciebie podejrzewają, mnie też. Racja. Nadeszła ta chwila. Jaka? Żeby między nami coś się wydarzyło. Nie powiesz chyba, że mnie nie kochasz. Nie przy ludziach. Więc chodźmy do twojego pokoju. Zwariowałaś? Chodź, albo zrobię skandal. Nie żartuję. Zacznę krzyczeć. Idziemy? Mam go. Zechce pani ofiarować mi ten taniec? A ver,
Consuelo? Zobaczymy, czy nadal tańczysz tak dobrze jak kiedyś. Chodź. Zatańczymy? Panienka pozwoli. Ale ja dziękuję. Dobry wieczór. Pani tutaj? To mam inne wyjście. Nie mogę pozwolić, żebyś siedział tu do nocy. Nazbierało się sporo spraw. Pan mecenas chce jak najszybciej nadrobić zaległości. Dopiero wyszedł ze szpitala. Nie wolno mu się przepracowywać. Przez 2 tygodnie miał nie wychodzić z domu. Mogę tam wyjść? Oczywiście. Kochanie, co ty tu robisz? A jak myślisz? Obiecałeś, że kiedy zakończysz sprawę testamentu i wycofasz się z konsorcjum, będziesz miał więcej czasu dla mnie. Tak, ale okazało się, że żadnych wymówek. Za dużo pracujesz. Zaprosisz mnie gdzieś na kolację? Dobry pomysł. Ale muszę jeszcze wpaść do Milagros i wręczyć jej pewien ważny dokument. Pojadę z tobą. Gdzie zjemy kolację? Ty zdecyduj. Zaryzykujesz? Wychodzimy. Przepiszę jeszcze na czysto listy i przygotuję ten kontrakt na jutro. Dobrze, ale nie siedź do późna. Dobranoc, miłego wieczoru. Dziękujemy. Jak się nazywa ten adwokat? Hector Medina. Ten od gangów narkotykowych? Julián del Carpio, el narcotraficante. Exactamente. Wyciągnął z więzienia niejednego przemytnika. To człowiek pozbawiony wszelkich skrupułów. Właściwie należy do mafii. I co z tego? Nie szukamy kandydata na świętego, lecz kogoś, kto potrafi obalić testament. Medina ma wpływy w kręgach rządowych i sądownictwie. Jedyny problem w tym, że jest bardzo drogi. To bez znaczenia. Ważne, żeby odzyskał to, co się nam należy. Za wszelką cenę. Ale to bardzo wygórowana cena. Drobiazg w porównaniu z majątkiem po Rafaelu. Skontaktuję się z nim jak najszybciej. Salud. Otro whisky? Jeszcze whisky? Podwójną. Kochanie, alkohol i tabletki, nie wtrącaj się. Jestem wystarczająco dorosła, żeby wiedzieć, co mi wolno, a czego nie. A wszystko przez tę kutę nogę. Nie macie pojęcia, jak bardzo jej nienawidzę. Mogłabym ją udusić własnymi rękami. Nie znoszę jej. Kochanie, zobacz, czy możemy już siadać do kolacji. Jeśli o mnie chodzi, nie jestem głodna. Zajrzę do kuchni. Whisky trochę ci zaszkodziła. Nie whisky, tylko cała ta sytuacja. Bezsilność doprowadza mnie do szału. Dobrze, że wyszliśmy z domu.
Jestem taka wściekła, że mogłabym zabić Milagros. I tego jej Wilsona. Mogłabym ich udusić gołymi rękami. W tej 30. Rzuciłem studia medyczne. Chcę zająć się gastronomią. Gotowanie to moja pasja. Rozumiem, że rodzice nie są zachwyceni. Mama. Ojciec dał się przekonać, ale nie będzie mi łatwo. Mama ma trudny charakter? Moja też. Jest jak bryła lodu. Nie znasz moje? Nie. To ty nie znasz moje. Mogłoby założyć lodziarnię i mrozić wzrokiem. Jesteś przyjaciółką Pabla? Tak. Znasz go? Kiedyś byłem w okropnym dołku. Bardzo mi wtedy pomógł. Udzielił dobrych rad. To wspaniały facet. Wiem. Przez kilka lat świata poza nim nie widziałem. Chodziliście ze sobą? To już przeszłość. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Pomagam mu w kościele. O czym rozmawiacie? O przyjaźni. Nie chodzicie ze sobą? Chodzić nie chodzimy, ale nasz związek jest bardzo specyficzny. Rozumiem. Margarito, proszę. Zostaw to chociaż na chwilę. To moje przyjęcie i jesteś tu gościem. Każdy może sam się obsłużyć. Carlotto, przedstawiam ci Margaritę, najlepszą przyjaciółkę mojej mamy. Mariana, Sylwia, chodź się tu. Przedstawiam Margaritę. Mariana, już znasz. Komu francuskiego szampana? Ciociu, alkohol to grzech. To nie pij. Chcę wznieść toast. Zdrowie narzeczonych. I wszystkich obecnych. Miło cię widzieć zadowoloną, uśmiechniętą i w dobrym humorze. Mam powody do zadowolenia. Nareszcie rozumiem, dlaczego zawsze byłaś taka zgorzkniała. Muszę przyznać, że teraz, kiedy prawda wyszła na jaw, czuję się jak wyzwolona. Za twoje wyzwolenie. Szampana, mademoiselle? S'il vous plaît. Dziękuję. Za piękno. Za teatr. Może zadzwonimy? Ma pan telefon. Tylko będzie pan musiał zmienić głos. Na przykład udawać cudzoziemca. Pamięta pan Georgia? Niech pan mówi z obcym akcentem. Ja do pan Leoncio Peña poproszę. A wiadomo, kiedy on wrócić? Nie, dzięki. Ja będę dzwonić jeszcze raz. Nie wie, gdzie jest. Nie wie, dokąd poszedł, ani o której wróci. Czyli, że się wymknął. Co robimy? Może wpadniemy do rezydencji de la Torre?
Claro, pues, mayor, estamos invitados. Jesteśmy zaproszeni na przyjęcie, a przy okazji coś uniuchamy. Poza tym jestem pańska ukochana. Dobra, jedziemy. Doctor? Serio? Tak. Naprawdę? Bardzo chciałabym zostać aktorką. To świetny pomysł. Mógłbym ci w tym pomóc. Nie wiem, czy się nadaje. Jesteś urodzoną artystką. Masz to we krwi. Wiedziałem o tym, jak tylko cię zobaczyłem. Naprawdę tak myślisz? Zgadza się, w tym okresie mieszkałam w Cusco. Moim mężem był wtedy pewien Irlandczyk, zakochany w Peru. Ja też przez jakiś czas tam przebywałem. Potem pojechaliśmy całą paczką do Patagonii, autostopem. To były czasy. Spaliśmy byle gdzie, jedliśmy byle co i byliśmy bardzo szczęśliwi. Jak się czujesz? Zadowolona i smutna. Dwa w jednym. Chyba zwariowałem. Nie. Ja czuję dokładnie to samo. Witam. Tak się cieszę, że państwa widzę. Oblewamy nasze zaręczyny. Nie wiedzieliśmy. Chciałem przekazać ci dokument legalizujący twój status i nowe nazwisko. Milagros de la Torre. Nie wiem, czy zdołam się do tego przyzwyczaić. Przyzwyczaisz się. To kwestia czasu. No, pójdziemy już. Zostańcie, bardzo proszę. Zaraz podamy kolację. Wiem, że jesteście przeciwni temu małżeństwu, ale to w niczym nie zmienia mojego stosunku do was. Bardzo proszę, zostańcie. Wypijemy drinka? Proszę. Zgoda. Rafael, Gerardo. Ta przybłęda, José Antonio, to durnie, kanalie. Wszyscy mnie zdradzili, ale ja nie dam się zniszczyć. Będę walczyć. Słuchając cię, można by pomyśleć, że knujesz jakąś krwawą zemstę. Zapłacą mi za to. Kolacja gotowa. Możemy siadać do stołu. Nie jestem głodna. Nalej mi jeszcze. Sporo już wypiłaś. Powinnaś coś zjeść. Coś gorącego dobrze ci zrobi. Zostawcie mnie w spokoju. Nie chcę jeść.
Chris. Nie złość się. Nie pongas así. Jest normalne. To naturalne, że jesteś przygnębiona. Uspokój się. Odczep się. Nie potrzebuję twojej litości. Obalimy testament i zniszczymy naszych wrogów. Obiecałeś mi to. Oczywiście. Odzyskasz swoją własność. Wszystko, co mi ukradli. Dranie. Wykończę ich wszystkich. Kochani, uspokój się. Wracajmy do domu. Powinnaś odpocząć. Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Nie mamy już domu. Niczego już nie mamy. Chodź, zaczerpniesz świeżego powietrza. Chcę iść na cmentarz. Oczywiście, kochani, pojedziemy na cmentarz. Chcę pójść na grób Marcosa. Tylko on mnie rozumiał. Mój synek. Położę kwiaty na jego grobie. Oczywiście, kupimy po drodze kwiaty. I napluję na grób Rafaela. Ay, señor. Biedna Lucrecia. Pobre Lucrecia. Yo la llevé. Zawiozłam ją na cmentarz. Była taka smutna, triste, że o mało ja też się nie rozpłakałam. Está borracha. Upiła się. Ya se le va a pasar. Do jutra jej przejdzie. Widać, że się polubili. Cieszę się ze względu na nią. Macarena nigdy nie przestanie cię kochać. Zawsze będziesz dla niej jak matka. Wiem, ale jest już dorosła i ma prawo do własnego życia. Nie przesadzaj, to jeszcze dziecko. Widać, że się rozumieją. Niełatwo im będzie się rozstać. Obawiam się, że zechce pojechać z ojcem do Australii. Nie możemy na to pozwolić. Ma do tego prawo. Powinna go lepiej poznać. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby przez jakiś czas chciała z nim zamieszkać. Major Zárate, todo oído. Qué sorpresa. Co za niespodzianka. Dla mnie też. Witam panie. Widzę, że zabawa w pełni. Właściwie już wychodziliśmy. Jestem jeszcze trochę osłabiony. Bueno. Buenas noches. Igualmente. Gracias, señora. Mi amable. Czego się napijesz? Jest szampan, białe i czerwone wino? Chyba, że jesteś na służbie. A masz coś mocniejszego? Pewnie. To poproszę. Jak leci? Chciałam cię przeprosić za dzisiejsze popołudnie. To ja przepraszam. Taką masz pracę. Trudno. Ważne, że się widzimy. Skończyłeś to, co miałeś zrobić? Właściwie nie. Czekaliśmy na pewnego faceta, ale nam zwieł. Dlatego mogłem przyjechać. W takim razie cieszę się, że wam zwieł. Prawdę mówiąc, ja też się cieszę. Tęskniłeś ze mną? Tak, bardzo.
przekazać policji.